Kobieta za kierownicą, samochód wjeżdża do restauracji, 10 osób rannych. Starsza kobieta z Teksasu przypadkowo wjechała w sam środek restauracji w środę wieczorem, raniąc przy tym 10 osób. Asif Malik, właściciel restauracji, omawiał nowe menu ze swoim piekarzem około 2 po południu w popularnej w Houston restauracji Dimasis. To właśnie wtedy kobieta próbująca zaparkować samochód na parkingu pomyliła pedały, nacisnęła na gaz i przebiła się przez ścianę budynku. To szokujące nagranie pokazuje, jak rani przy tym 10 osób. Samochód zatrzymał się dopiero na ladzie bufetu. Jeden z klientów restauracji utknął pod samochodem i jakimś cudem sam zdołał się spod niego wydostać. 5 osób zostało przewiezionych do szpitala, na szczęście nikomu nic bardzo poważnego się nie stało. Kierowca nie został ukarany za spowodowanie tego wypadku.